Dzisiaj naprawdę nie. Japa. Roast special. No japa. To naprawdę będzie special. Japa jaskiniowiec. Przed wami Nikita. Siemaneczko wszystkim. Oraz Gosia Magical. Witam was. Panie i panowie, esencja Freak Fightów. Witam! Myślę, że w stopniu. Ja pierdolę, tu będzie. Tu będzie się tyle brudu wyciągnięte, się zdziwicie. Ale Nikitka, kurwa, jaka rakieta, ty! Tiruriru! Będą jeszcze tutaj dodatkowe, tak, głosy troszkę, nie wiem, czy wspierające, czy bardziej przeszkadzające w tej sytuacji, ale do tego. Ja wam mówię, że Gocha wygra tą walkę, się zdziwicie jeszcze. Mówisz, ale jak fajnie, Gosia, taka zadbana jest już. To jest druga walka twoja z przeciwniczką o wiele starszą od ciebie. Z Moniką pokazałaś się z dobrej strony, ale troszkę zabrakło. Czy będziesz przygotowana na to, co Gosia ma do zaprezentowania w klatce? No, myślę, że dobrze się przygotowałam, jak na dość krótki czas. Kurwa, czekaj, bo i to chuj z nią i tak. Kumajcie to! Jesteście z typem, rozstajecie się z nim, afera kurwa na cały internet, a na koniec napierdalasz się z jego matką. Kurwa, przecież największy kurwa bajkopisarz by tego nie wymyślił. Bracia Grimm kurwa, którzy pisali bajki, by tego nie wymyślili, kurwa. Kazimierz Przerwa, Ted Meier by tego kurwa nie wymyślił. Co skłoniło cię do wzięcia. Szefowa. Czy bardziej przeciwniczka, czy bardziej jednak chęć zmiany swojego stylu życia? Jedno i drugie. Przede wszystkim za rodzinę. Za twoje bzdety, co gadałaś. Tak, wszystko. Cmukać robisz, komu możesz. Lizbijką nie jestem. Pomyłka. Ale Gocha ją rozkurwi. Okej, no właśnie. Zobaczcie. Panie, zdecydam Kita, jeżeli masz ten swój roast, to proszę bardzo, w kierunku pani Gosi możesz kierować swoje słowa. Dobra, to już chwila, zaczynam. Ło, wow, Gocha! Trzeba było wziąć. Zawodnicy, ważna informacja. Pamiętajcie, że jak pani Gosia pojawi się na afterze, nie zdążycie mrugnąć okiem, a cały asortyment alkoholu zniknie. Wow, pani Gosia minęła się z powołaniem. Moim zdaniem nie powinna być freak fighterką, tylko ninja, ponieważ gdy pojawia się w pomieszczeniu, czteropak jest na miejscu, a gdy z niego znika, czteropak razem z nią. Chciałam pani Gosi wręczyć prezent, ale przypomniało mi się, że płyn do płukania jamy ustnej jest na bazie alkoholu i bałam się, że wyzeruje jak litra wody. Uważam, że pani Gosia będzie dobrze przygotowanym zawodnikiem do tej walki, wnioskując po ilości jej sparingów z Jacą i Danielem z kulami. Dobry wierszyk, kto ci pomaga układać? Sama. Ona chyba chodzi na pazy, mi się wydaje. Gosiu, jak się czujesz? Tutaj bardzo dużo zostało powiedziane na temat alkoholu. No, oczywiście troszkę zaczęłaś trening. Ona chyba chodzi na pazy i do weta, nie? Ani kropi żadnych wysokoprocentowych trunków nie przyjmujesz. Czy to jest też coś, co jest taką dużą... No, to jest coś, co jest dużą zmianą w twoim życiu, ale rozumiem, że jest to zmiana na lepsze. Oczywiście, jak najbardziej. A powiem ci jedno, Lalunia. Wolałam sobie piwo wypić, jak kryształki wciągać. A powiedz teraz wszystkim widzom, kto mi sprzedawał ten kryształ, jak już idę. No nie, gdzieś na mety chodziłaś. Widać nawet po tobie. To spytaj się twojego syna, kto mi to sprzedawał i przy kim miałam dostęp. A masz dowody? Spytaj się twoje... Oczywiście, że mam. Coś takiego. Tak? To udostępnić wiadomości z twoim synem? Proszę bardzo. Twój drugi syn Alek też doskonale wie, bo nie tylko ja to robiłam, ale z twoim synem w jednym domu i nawet byłaś świadkiem, jak twój synalek kreślił po telefonie kryształ i no, wtedy to go przyłapałaś i dziwnym trafem nic nie zrobiłaś. Także jak już mamy tu mówić o narkotykach, to pucnij się chociaż, że wszystkich przyłapałaś, nie tylko mnie. Ja osobiście wolałbym, żebyśmy gadali o czymś innym. No właśnie. Jak na przykład o tym, że spotkacie się w klatce i o to chciałem cię, Gosiu... Gocha, no właśnie, a to ona zaczęła temat o kryształu. No tak, no właśnie. Rywalki. Kobieta i kwiat nie mówi, ile ma lat, ale można powiedzieć, że już połowa wieku za tobą. Tak. I pytanie, jak, czy tutaj wiek będzie czymś, Marcy, co dzięki będzie za suba. Ci przeszkadzało, czy jesteś w dobrej formie fizycznej, zdrowotnej i tak dalej? Zaczepistej, wiek nie ma granic. W przypadku Moniki obie byłyście filigranowe, no tutaj Gosia jest od ciebie wyższa, cięższa. No i pytanie, jak się czujesz z przeciwnikiem, który... Siema, bzylu. No, na pewno będzie silniejszy, bo myślę, że Gosia będzie silniejsza. Będzie biła moc. Nie wiem, no jak mam się czuć? No nie wiem, jak ci mam odpowiedzieć na to pytanie. Nie boję się, ale też
nie jestem taka, wiesz, hop do przodu, nie? Gosiu, czy oglądałaś pierwszą walkę Nikity z Moniką? Co nie zrobili z tym nagłośnieniem? Oglądałam. Co sądzisz o tej walce? Co pokazała Nikita? Słabość, że się nie nadaje. Ja przynajmniej nie połamałam nogi w klatce. No. Ja pierdolę. Połamała nogi. No nie wiemy, czym ty, czy teraz insynuujesz w stosunku do kogo, bo... Dzięki za 100 bicików. Podjąć. A nie o kogoś nogach ty gadasz. Mówię, że przynajmniej nie zostałam hunher nogą i wyszłam z tej walki cało, nie? Ale ty spójrz na swoją chorobę, dziewczyno, żebyś nie padła. Ty dobrze wiesz, o czym ja mówię. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Kochana, już nie martw. Kochana. No. Jak razem... nie padła, bo nikt się nie podniesie. Mister jak Giro. Razem budy chlałyśmy, to się nie martwiłaś. Przepraszam. Mówię, dzięki za 20 miesiąc. Przepraszam, jak już to jak piwoszka. Ty chlałaś. Piwoszka. Nawet potrafiłaś z gwinta. Ta, a jak twoja siostra przyszła o 9 rano i już spaliłaś budę? Co? Widziałaś to? Oczywiście, że widziałam, pisałam do przez Daniela, te kołyskie klapki? Sterowałaś wódę. Przez kołyskie klapki? Kobieto, ty nawet popity nie brałaś. W tym momencie powinnam cię śmignąć. Zapraszam. No. Będzie okazja. No, drogie panie. W klatce. Będzie okazja w klatce. Tylko jedno ci w głowie, nie? Chleb głodnemu na myśli. Ale tylko głodny, u ciebie to wpłynie. Głodny głodnemu wypomni. Płynie i tu. Gosiu, głodny głodnemu wypomni. Pamiętaj o tym. Ja akurat jestem syta. Widać. No, drogie panie, będziecie miały okazję spotkać się dzisiaj także tutaj face to face i powiedzieć to sobie już twarzą w twarz. Ale zanim to nastąpi, mamy pierwszego gościa telefonicznego, oczywiście klasycznie. Możecie ja pierdolę, telefony, nie, telefony, ja pierdolę. Wizji, więc dobre mikro, nie? Cześć. Siemanko, cześć. Skąd jesteś? Jaka oni mają z tego, takie jak ja mikro? Jeszcze raz. Zosia z Warszawy. Zosiu z Warszawy, do kogo masz pytanie? Do pani Gosi. Pytanie do Gosi. Otóż tak, czy pani Gosia ma za złe Nikoli, za całą sytuację z Danielem? Jeśli tak, to z jakich konkretnie powodów? Czym najbardziej sobie nagrabiła w całej sytuacji? Czy pani Gosia ma Nikoli za co złe? Co oni kombinują z tym audio? Było dobrze, kurwa. I co tak najbardziej panią denerwuje w Nikoli? Czym ta laska jak chuj różyczki wysyłała gośce. Dużo by opowiadać, ale powiem w skrócie. Leń dobitny. Oczekujemy jakiejś wymogennej oczywiście odpowiedzi. Leń dobitny. Nie wiem, czy cię nauczyli w ogóle sprzątać, gotować. Bo tylko z tym, jak ja cię pamiętam i kojarzę tym, z tymi klapkami końskimi. Mhm. Jak pani nie była pijana, to też umiała pani ugotować. No tego nie mogę pani zabrać, nie? Ale jak nie była pani pijana. Słuchaj, kochana, jak ja bym była pijana, jak ty tak gadasz, że tak nadużywałam tego alkoholu, no nie, sorry, do to ja bym odróbek... tu z tobą nie siedziała i z tobą walki nie podejmowała. Do odróbek dziewczynko. Faktycznie ty nie, słuchaj, 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 dorosłych. Co? Dorośli dobra, dobra, dajcie czekaj, mi teraz pamiętam. Spokój, no, o tym mi teraz będziesz gadać na streamie, no. Ja ci mogę zaraz zrobić krowie, ty mu. Nie wychodzi ci, sama w Dubaju będziesz lepsza aktorka. Dobrze, w takim razie, bo troszkę jakby Gosiu nie dokończyłaś, czyli jaka, poza tym lenistwem, jaka taka sytuacja, może jakaś konkretna sytuacja z Danielem Magikalem tak wyprowadziła cię mocno z równowagi, albo coś, co tak bardzo pamiętasz, jakaś taka anegdota? No przede wszystkim lenistwo, wykorzystywanie sytuacji. Jesteś nierób, czujesz się, że jakbyś była boginią, ale ty nawet nie jesteś marionetką, nawet nikt by cię do gabloty nie postawił. Mhm. Naucz się życia, bo przed tobą jest dużo. Nikt cię nie obroni. Z tymi, co ty jesteś, cię utrzymują i tak dalej, się tam pienią na prawe i lewe ucho. Zginiesz, koleżanka. Pamiętaj, ja ci to mówię, wspomnisz moje słowa. Nie dasz rady. Okej. Okay. No jakoś dałam. Mając 20 lat, każda głupia. Ale mają 30-40. Knockout z tobą. Nie musi pani mówić o sobie, jakbym była na urzędzie. Nie, kochana. Skończyła jak pani. Patrz, ja odżyłam, a jak ciebie widzę, to jestem normalnie. No faktycznie kresie. Zrobiła pani patrz, glow up. Wiesz, jak mi roczki latają? Zrobiła pani glow up. Wiesz, jak mi roczki latają? Pani pod siebie. To podeszłabym cię progres śmigła. W pani życiu. Ale jedyny w tym momencie odbywa mojej ręki. Nie robi pani pod siebie. No tak. O, zrobiła pod pani siebie? Zajebisty glow up. Tak? Tak, tak. Nie no, Gocha zrobiła chcesz glow up. Jak za twojej gębie robię? Co oni odjebali z tym mikro? Ale szkoda mocno na taką mordę. Wolelibyśmy nie. Zosiu, czy masz jeszcze jakieś pytanie? To wszystko. Dziękuję bardzo za odpowiedź i życzę powodzenia, aby wygrała lepsze. Dzięki bardzo, trzymaj się Zosiu. Czyli nie zmienisz to mikro, nie zmieni, jak coś ci no, nie pasuje, to wypierdalaj. Ale mikro Gochy bym zmienił akurat. Mamy tutaj dwóch doradców, jest... Mianowicie z nami szybki Tom i jest z nami magiczny Jerry.
Witamy serdecznie szybkiego Toma i magicznego Jerego. Jesteście co? Sami, panowie? Tak, jesteśmy, wszystko słyszymy tutaj. Ferrari! No, dobrze, dobrze, dobrze. To, nikt nie wie, kto to jest. Jeżeli wy macie coś do powiedzenia, jeżeli wy chcielibyście tutaj coś dodać do tej sytuacji, jakby swoje spojrzenie, być może jakoś odbić się od tego, co tutaj... Siemasz, bandura! Lenistwa, jakichś zaniedbań, no to zarówno jakby szybki Tom i magiczny Jerry są tutaj po to, żeby dorzucić swoje trzy grosze. Dobrze, dodać, nie powiedzieli, kto to jest, bo nikt by się nie domyślił, nie? Wygląda to tak, że Nicola pewnego dnia... Tak naprawdę one siedzą tutaj naprzeciwko siebie, i wygląda to dla mnie troszeczkę jak odbicie lustrzane, że Nicola patrzy teraz w odbicie lustrzane. Co by się z Nicolą mogło stać, gdyby stamtąd nie zniknęła, zanim było za późno. I bardzo się oczywiście cieszę, że pani Gosia wzięła się w garść, bo teraz słyszałem na przykład głosy, że o, to jest złe i może się skończyć źle dla zdrowia, że pani Gosia będzie walczyła w klatce, co jest dla mnie głupotą, ponieważ... W momencie, gdy rzuciła alkohol, trenuje, zmienia swoje... Następna walka Gocha kontra Agniecha, kurwa, od Magikala. Nic, co byłoby lepsze, gdyby tego nie zrobiła. Uważam, że każda ze stron tutaj jest winna, ale dużą większą gnidą w tym wszystkim jest sam Daniel, no. Okej. To był szybki Tom. No to teraz zobaczmy, co odpowie na to magiczny Jerry. Aha, Daniel. Witam serdecznie. Co mogę powiedzieć? Ja pierdolę, co to jest? Pierw, dobrze gada. Gdzie ja, kurwa, zabłądziłem w internecie? Z głównego powodu, po co tu jest. Baobab. Nie wiem, czy on się bawi w menadżera, czy kochanka. Wziąłeś... Ja? No, pewna osoba tą Nicolę wzięła pod zasięgi. Śmieszne, no. Mam informację też od dowody nawet, jeżeli chodzi o Trumana. Wszystko było ustawione, 100 tysięcy nie otrzymała, wracając do genezy tego wszystkiego. Wszystko było na pokaz. Ale dobra, nie będziemy się cofać aż tak w przeszłość. Zacznijmy to, co się działo wczoraj. Ja nie wiem, Nicola, dlaczego ty mówisz, że ja z mamą cokolwiek robiłem, jakieś podteksty z mamą. To ty byłaś na datę zonę, słuchaj, a dowód mam taki, bo to, co zostawiłaś na urzędnicze, jak uciekłaś do Warszawy, nie jak z mamą, to chyba Łukasz Magikal, a nie to Daniel. To nie jest pamiętnik, tylko to co jest taki tomik z twoimi wierszami. Czyli jakbym to nawet udostępnił, to nie jest udostępnienie pamiętnika, Queen Dagmara. Twojej poezji. Dziękuję ci bardzo serdecznie za 200 bitsów. Co z zebrą, tak, dobrze wiesz. Tym kiedy masz zebra. Syna, tak jest podpisana Tosia. Ja jutro wrzucę na Instagrama podpis twój, oryginalny, z twojej twórczości literackiej. Czyli to jest dowód. Dawidku, dzięki za 22 miesiąc. I Wikar, dziękuję za 20. No, jeśli chodzi już o dowody, to Daniel też był na Date Zone. Jutro wstawię w takim razie też na Instagrama. Ciasny Daniel 69 od dawna kopulował za pieniądze z mężczyznami. Oczywiście będą wrzucone u mnie na Instagramie dowody, równie identyczne jak te od Daniela. I właśnie to jest to, do dobrze, czego biję. Dobrze, że uniki zmienili. Tak, sorry. Magiczny Tom. Wielki wywód. Odchodzi. W zasadzie nic ci tym nie robi. Okej, mogła ci złamać serce. To jest jedyne skurwysyństwo, które można ci zarzucić, no ale życie tak wygląda, że jeśli się nie dogadywaliście, poszła w pizdów swoją. A co robisz ty? Stwierdzasz, stary, że zniszczysz ją, kurwa, tylko za... Nie, że, ja tylko... Ale daj mi tylko dokończyć. No. Zniszczysz ją tylko za to, że nie będzie dalej... mieszkała tam, że nie chce dzień w dzień ćpać, nie chce dzień w dzień chlać, chce po prostu jak pójść swoją. Jak masz szybki Jerry, ja nie wiem, bo ja nie wiem, kto to jest. Z niej prostytutkę na całą Polskę. Bo to jacyś anonimy są. To jest są. Zwykłe pomówienie jak to, które rzuciłem przed sekundą w twoją stronę, a twoje dowody są równie warte, bo ja wrzucę identyczne. Manipulujesz od dawna, kłamiesz od dawna i to... Nie, nie, nie. Tylko pod swoją narrację. Udajesz dobrego człowieka, ale to nie jest tak, bo wiele ludzi zarzuca na Nicoli, że to ona się wybiła na tobie. A dobrze. To nie jest dawaj. Ostatnie słowo, dobrzegu. Ostatnie zdanie. To nie jest tak, że największe zasięgi w swoim życiu miałeś, jak byłeś z Nicolą oraz w tym momencie, jak się z nią rozstawałeś? Zarabiała na ciebie hajs. Chyba na dupie. Słuchaj. Jej konta, jak odeszła, to byłeś wściekły. Powiedz, na kogo szedł hajs. Nicola, przyznaj się, pieniądze ci zabierał, do lasu ci ty chciałaś uciec. Pierwszy tydzień, jak u niego byłaś, wszystkie pieniądze swojego TikToka szły na konto
Człowiek, pewnej osoby, co jeździ szybko. Jesteś pierdolonym farmazonem, ty jesteś pojebany. Dobra, ale nie gadajmy o jakichś zasięgach, o pieniądzach. Byczku. To pilne, nie jestem toksyczna, Do grobu pieniędzy się nie weźmie, liczą się zasady i kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw i dlatego mówię o tym twoim kochani, to ja dzisiaj na moje Instastories wstawiam screena, gdzie Daniel mówił, że jest 50 tysięcy ludzi, robimy największą bitwę na TikToku, jak się ze mną nie połączysz, to coś tam. Zasięgi się nie liczyły, a chciałeś zrobić największą bitwę w Polsce i wiesz... Bo chciałem wszystko to, co przeżyłem dobre, tobie przekazać, ciebie wychować, żebyś ty miała dobrze w życiu. To dlatego mi konto ukradłeś? Przyjechałaś do mnie pocięta. Uciekłaś od wspólna z dziewczyną. Ja nie chcę się z tą kłócić. Bo ja ci naprawdę wszystko to wyżygam. Pierwszy raz mam okazję z tobą pogadać od pół roku. I zmieniasz życie, ale nie chcę. Jak mówił Ferrari, zmieniasz życie, idziesz do przodu, powodzenia. Ale po cholerę mówisz, że ja z mamą jakieś, że mamę dotykam, całuję. Ty jesteś chora psychicznie, kobieto. Misiu? Wiecie, jak się z nią lizałeś? Kobieto, dziecko. Co? Takie mam pytanie. Co? Dzwonił na przykład ktoś na dniach, szperał po ludziach i szukał brudów na Nikole? Nie może się matka całować z synem. To jest kazirodztwo. Wracając do tematu. Słuchaj, jeżeli byś mnie dalej pomawiała jakieś, gadała głupoty i oczerniała pracę mojej ekipy nad moją mamą, że ja ją, nie wiem, całuję, dotykam, jak ty spałaś, to ja do niej szedłem. Ty jesteś chora, dziewczyno. To ty jesteś chora. Chory. Nie wiem, dawno bolca nie miałaś. To jest chore. Dawno bolca nie miałaś. Nie gadać. Masz walkę z moją mamą, zniszczyć cię, bo no, muszę się ogarnąć, zaraz się odpalę, to będzie grubo. Masz walkę z moją mamą, to mi nie gadaj, dziewczyno. Jesteś na TikToku, masz ekipę, masz projekty, idź sobie do przodu, ale zamknij tą dupę i o mnie w końcu już nie mów. Kto? Daj mi w końcu też. Tobie nikt nie gada, bo to jest... Wczoraj wielce... Co ty pierdolisz, człowieku? Urobiona dziewczyna w samochodzie. Ja długo o tobie nie mówiłam, ty cały czas oczka czarne wczoraj. Po co gadasz o mnie i o mojej mamie? O co ty gadałeś? Rodziny się nie tyka, pamiętaj. Mama, weź ją tam zaraz. 100 koła osób i chuj. Naucz. Fajnie odwracasz. Wychowania. Od mamy swojej uciekła. Ale nagle co, pieniążki dostałaś, to do swojej mamy wróciłaś? Masz szansę zarobić pieniądze przez sport, to nie piję. Czemu pani Gosia mi przyznaje teraz rację? Nie, patrzę na ciebie i wiesz co, ciebie też bym zokrotowała. No i na tym zety. O, mama. Pięknie pani, cieszę się, że pani mimo wszystko... Kocha Ferrari, Cloud 3 i chuj. No, żebyście się nie zdziwili. Tak powinno to wyglądać. Slanku, dziękuję Daniel, za subika. I Kosa, dziękuję. Niestety, Daniel. Ja dobrze wiem, że jesteś fałszywą szują, bo który normalny człowiek nie chce ci dziewczyna, to zostawiasz ją w spokoju. Ale ty jesteś tak zawisny, że postanowiłeś ją zniszczyć. Oczywiście najpierw się musiała spytać szanownego pana, czy sobie kurwa może banana w sklepie kupić, ale to dzięki, już swoją drogą. Dzięki, dziękuję ci bardzo. Takich bolca brakowało, to i banan dobry. No jak twój cudzysko nie ma? Albo szminka, nie Nikola? Szminka jest dobra. Gładko no. Kochana, jak twój synuś bolca nie miał, no oj, mola, coś ty odwaliłaś. Brakowało, nie? Mogłaś normalnie odejść. Eksen, dzięki za 10 zł. Wtedy zrobiłaś bardzo źle, dziewczyno. Wiem, Daniel Magical potrzebuje bolca? Jak ty na mnie patrzyłaś. Oda, jak ty obserwujesz mnie ciągle? W ogóle... nie ciebie, proszę cię, ja obserwuję tutaj gwiazdę dzisiejszego wieczoru, Amadeusza. O kurde, jego, to będzie blask jego zajebistości i Gocha, możecie się poopalać co najwyżej. Dragokom, a tak to pani Gosia, nie? Ale oj, niech pani Gosiu, proszę nie być zazdrosną o Nikolę. Ale dzięki za 10 zł. Żeby lepiej się pani spało, to mogę informować, że to jest za uniwersum. Między nami nie dojdzie. Ludzie 20 lat temu, za 20 lat będą latające samoloty. Tymczasem ludzkość. Wiedzę kawałek świata, nie? Ale proszę pani. Nie tylko urzędniczą. Ja panią również zapraszam do Dubaju. Dobrze, kochani, to ja pozwolę sobie tutaj na chwileczkę... Rozgrzeszenia nie udzielam. Na chwileczkę przerwać. Latające samochody, kurwa. Nie jest to moda na sukces, ale też jest bardzo ciekawie. Cicho, cicho. Ja pierdolę, jak Jaca by miał face to face, to by serio musieli mieć tłumacza, nie? Jaca face to face, nie? To już była przesada, nie? Agata, kiedy ty walka z Eweliną? A potem pijawki, Truman, Ferrari, wszyscy... Wyobrażasz, że rozstajesz się ze mną i walisz solówę z moją mamą? Na Fame MMA? Nie, ona dobrze. Kochanie, ja żeby nigdy nikt się nie dowiedział, ale jak ktoś ma się dowiedzieć, dobra, to na kanale Daniel Magical, ty fałszywa, kurwo. Obłudnik. Ja, obłudnik. Ja,
czekam na ciebie w piekle po wszystkim, zobaczysz. Ja się wybiera, ja jestem dumny z mamy. Zrobił, był ofiarą, standardowa śpiewka. Zmień śpiewkę, bo już nie, lata. Ja nie jestem ofiarą. Tak samo Agnieszka mnie zraniła, Agnieszka mnie skrzywdziła. No niestety, no. Jebać Agnieszkę. Tak mi współczułaś, powiedziałaś, że ty nigdy mi tego nie zrobisz. Powiedziałaś, że mnie kochasz, że nigdy się nie zachowasz, jak ona teraz jeszcze wyśmiewasz mnie, to co ci mówiłem. Zmień narrację. Pytanie do ciebie, Nikita, czy takie akcje miały miejsce? Czy była jakaś ucieczka, czy była jakaś kłótnia? Jak to wyglądało? Bo to wszystko jest dosyć tajemnicze. To jest totalna plotka. Nigdy w życiu nie chciałam uciec od ekipy. Czuję się przy nich zajebiście. Ona była w ekipie Freeza? Jedyne, gdzie uciekłam, o, to kurwa. Tak naprawdę był zajebisty wylot. To tego nie wiedziałem. Z Amadeuszem do Hiszpanii. Nie tylko z nim, ale byliśmy tam całą ekipą. Nie pierwszy, nie ostatni wylot za granicę. Myślę, że możemy coś jeszcze powiedzieć. No ja z Hiszpanii mam rozmowy. O Sentino, o tym, jak dostałaś tam, jak zemdlałaś, jak była tam... Ofeo, dziękuję bardzo, Suba Prima. Jak Sentino tam ćpa, jak Truman, mam właśnie informacje, że byłaś przestraszona, zemdlałaś. Jakieś tam przy to... Wiesz, że w ogóle Truman przy tobie kreski wciągał, jak spałaś nago? W ogóle wiesz takie rzeczy? Czekaj, Sentino ćpał, no. Ktoś tam na kopie... Tak, w jego domu tam. Zemdlała. Tak, tak, tak. Zamknął tak, się ten dom i tak nie dalej. Nie, o chuj chodzi. Pierdol no, dalej. Do niej mówię, ja do niej mówię. Tam, to powiedz, chodź, bo to jest... 100 tysięcy razie... ludzi jest. Się to nie mów, że w tej Hiszpanii było super, ale widać była przestraszona, chciała ale widać wracać. Po imieniu, że ona chyba wie, że tak było. Słuchaj, powiedz mi tylko, ty będziesz wiedział. Kto to jest dokładnie? Tak cię dupa boli? Tak samo o testu. Ona cisza. Zastanawia się, co powiedzieć. Dupa, i dopiero mówi, nie? Detektywi z TikToka najgorsi, a Madi wiesz, widzi już kasę. A ja widzę zjebany wizerunek, jaki ma plan. Jakbym zaczęła być źle kojarzona z Nikolą, to powiem, że ja byłam na. Akurat detektywi jako z TikToka to najlepsze biuro detektywistyczne, kurwa, chyba w Europie albo i na świecie. Tam potem chyba z czasem się coś tam rozwiązało. Więc nie wiem, czemu go ona to dyskredytuje. Chcieliście się skłócić, była walka. I dlatego Nie. Kto to jest ta Izolda? Wiesz, o co się kłóciliśmy. Izolda to jakaś taka... Z mitologii była. Przeprosiłem ją. Z mitologii była Izolda. Ktoś tam Izolda. Wszystko Tristan, od początku ustawialiście. Gosiu, umilkłaś, więc chciałem troszkę ciebie tutaj uruchomić z powrotem. No jeden z takich tematów, od którego jakoś tam ciężko uciec. Piszę chłopakom na grupie do CS-a, że muszę to oglądać do końca. Z Danielem, no, są burzliwe, tak można powiedzieć. Ale rozumiem, że w każdej sytuacji zawsze stajesz za swoim synem, jak go bronisz. Bug Mister 12, dziękuję za suba. Tłumaczysz to jakieś takie, no, moja mama mi napisała, prędzej to ja z tobą niż z zagadką będę walczyć. Sympatyczne zachowania twojego syna wobec ciebie, wobec domowników. Jak ja bym cię, Ewelinka, w 15 no to sekund na pewno miał w bocznej. Skutkuje, jakie tam życie z tymi dziewczynami miał. To się odbija. Okej. Okay. Czyli czy uważasz, że jakieś tam niepowodzenia na przykład z Nikolą Daniel przynosił do domu? Półtorej sekundy mogę być. Półtorej sekundy. Nie, my dużo rozmawialiśmy. Ja od razu wiedziałam, że to nie jest ona osobą dla niego. Ona powinna sobie poszukać w swoim wieku. Czy uważasz, bo no, opinia w internecie, która w dużym stopniu przeważała, no to jest bardzo ciekawe, bo to jest tak, że bardzo dużo osób krytykuje Daniela, bardzo dużo osób krytykuje Nikolę. Czy ty osobiście uważasz, że Nikola, że tak powiem, no, kolokwialnie poleciała na Daniela dla zasięgów, dla sławy, dla fejmu? Kiedy mama będzie na streamie? Jak najbardziej. Mama przyjeżdża do Poznania, do nas. Oczywiście. Bo musi zostać ze zwierzętami, bo my jedziemy na Sylwestra. Nie wiem, bo już chciałem też tego tematu już nie poruszać wtedy, już te afery już mnie męczyły. Tak podejrzewam. Wiesz, z kim ty podjeżdżasz, typie? Wiesz, z kim ty podjeżdżasz? Twoja mama już ma halucynacje alkoholowe. Nie, nie, ona jest tak psychana, że ona już nie wie, ile osób jest ze 120 koła? Na jawie. 103. Na jawie. Co pani w ogóle gada? O tym nie wspominałeś. Czemu nie wspominałeś w tamtym czasie? To już było prędzej, nawet na streamach było mówione. Zacznijmy od tego, że jak przyszłam do Daniela, nie miał zasięgów. Tak. Jaki kłapczuk. Ja się zastanawiam... Może muszą być ludzie, telefon, którzy nie? Ci kurwa ufają. No. Kim muszą być ludzie w internecie, którzy ci ufają? Mama mi napisała, chłopczyku, ty nie wiesz, z kim tańczysz. Nie wierzyłem jej też, ale ciągle mi to mówiła i powiedziała mi to i na trzeźwo, i jak sobie popijała, i w normalnych rozmowach. Kocham ją bardzo. Amadeusz, cytując pozdrawiam klasyka. Pozdrawiam mamusię moją, Ewelinkę kochaną. Mamo, gdyby nie ty, nie byłbym takim człowiekiem, jakim jestem. Czyli zjebem. Przynajmniej nie robisz spagatu na komendzie. Nieźle zjeba wychowałaś, XD LOL. O czym ty gadasz? Idź tam lepiej, wiesz, rozkładać na komendzie. Ja, bo wiesz co widzę? Nikola se siedzi, ma wyjebane, a ty masz taką nienawiść w oczach. Ja mogę sobie usiąść. Nienawiść. Obudnik. Ale ty nie rozumiesz, że ty sobie toczysz wojnę tylko do momentu, w którym my ci pozwalamy.
jeśli ja jutro będę chciał, żebyś tą wojnę zakończył, to zakończy raz na zawsze. Bo kliknę sobie przyciski, kurwa, na ciebie, a bo jesteś chodzącą kurwą, więc mało na kogo jest tyle, co jest na ciebie, jest game over. Ja ci gwarantuję, że jeśli pewnego dnia przegniesz, ja ci pamiętasz, jak poinformowałem cię ostatni raz na story? Dobrze, ale nie zależy, bo patrz, ja mam cię w dupie. Dla mnie jest. Nie, grzmi, kurczę. Tylko ja nie rozumiem ciągle, na chuj ty tu gadasz cały czas do Nikoli? Wojna, stawię brudy na nią, bo mnie zostawiła, bo jestem przegrywem. Tom, mogę się pogodzić. Tom, a kolejne dowody. Tom, była Tom, prostytutką. Posłuchaj, ważne pytanie. Pierdolisz. Pawłowski też myśli, że nikt dalej nie wie, kto to gada. Skoro ten taki, jak to mówisz, atomowy przycisk posiadasz, dlaczego z niego nie skorzystałeś jeszcze? Nie, no ostatnim razem poinformowałem na Instastory, jeszcze raz o mnie powiesz, ja już się nie chcę w nic bawić, w te wojny internetowe i tak dalej, ja sobie to klikam i tyle. Ale popatrz, mi nie zależy, żeby oni nie żyli, nie funkcjonowali. Niech sobie idzie, Daniel gdzieś pełza, co nie? Mi to nie przeszkadza, ale byleby z dal ode mnie i tyle. To jest patolog jebany. Ćpun dalej. On nawet teraz jest porobiony, skurwysyn. I to nie jest moje. Nie wierzysz? To dawaj ze mną teraz na testy. Jak nie jesteś porobiony, to dam 20 tysięcy na cele charytatywne. Nie stać cię, buraku! Słowo honoru! To podwajam kwotę na do 40. Jak pójdziemy teraz, słuchaj, jesteś naćpany. To nie ty jesteś, to ty jesteś naćpany. Patrz, jak ty latasz, jak małpa w klatce. Fuck! Proszę pani, to pani też tak za kilka miesięcy będzie latał. Marudzia krzykuje za piąty. Tak latasz! Ostatnio normalnie, spokojnie gadaj. Nie, no bo no, ten pełen energii. Ta klatka, wiesz? Pełen energii. Tylko, że brakuje ci goryla do niej. Jakby ktoś miał wątpliwości, to ja jestem trzeźwy i być może właśnie dlatego to jest dla mnie takie trudne. Jaki jest kurs na gochę? Ja stałem na gochę, nie? Cały czas gdzieś ze mną wychodziła, a ona, że była zamykana. Ja nawet kluczy nie mam na urzędniczej od domu. Tam jest zawsze otwarte. To jest skłod. To by drabiną mogła uciec przez okno. No, no ale jak spałeś? Dobra, słuchajcie. Jak kurwa drabiną z parteru można uciec? Młody Ferrari, jeszcze ziomki swojemu. Znaczy ziomki nie, no tam. Dobrze, pytanie, posłuchajcie. Ale chwila, idąc tą drogą, nie? Nie mogłam uciec z drabiną oknem jak spał, bo on kurwa nigdy nie spał, bo był naćpany. No to jak ja miałam uciec z drabiną przez okno jak spał? Twarz. Wiecie, jaką nienawiścią ona gadała do swojego byłego, jak z nią melanżowałem? Ale patrz, taką nienawiść, co to ma do twojej sprawy, kurwa? Ale co to ma do twojej sprawy? Bo, patrz, cały czas pierdolę. Dobrze, hej, posłuchajcie, bo to teraz w tym momencie... Pawłowski, kurwa, nie stopuj dymów, nie stopuj dymów, kurwa, ludzie tego chcą! Zadam pytanie do ciebie, Nikita, zadam pytanie do ciebie, w głowie mi się zakręciło. Za szybko wstałem, ale się zrywałem, ty przysięgam, tak mi się w bani mroczki mi wyjebało przed oczami, już myślałem, że jest kurwa koniec, że kitę dopierdalam. Ja pierdolę, nie mam siły już w tej robocie, nie, tak zapierdol. Czy ty kochałeś Nikitę? No nie kochał, ja pierdolę, co on za... Co on kurwa, co on zadał za pytanie teraz, ty? Plusy tej walki, może tak powiedz. Ale czekaj, to nie jest bez powodu pytanie, bo powiem szczerze, bo ja tam żadnym oczywiście ekspertem nie jestem, psycholog Joanna z Bravo, żeby wam tutaj terapię prowadzić, ale wydaje mi się, że gdyby to uczucie było prawdziwe z którejkolwiek strony, to byście się tak nie zachowywali. Jesteście tutaj dziewczyny po to, bo w sobotę dzięki Dzienna za piąteczkę, pozdrowię ciebie. Oczywiście bardzo osobistymi tematami. Jesteście tutaj po to, żeby to sobie wszystko wyjaśniać. Robicie, jakby nakręcacie te prywatę jeszcze bardziej, zasięgi będą jeszcze większe, pieniądze będą jeszcze większe, no ale już wyższe uczucia, takie jak miłość, przyjaźń, lojalność, nie wrzucajcie tego, bo to jest na tym etapie po prostu śmieszne i to jest tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie. Gocha ją rozjebie, zobaczycie. Zobaczycie to. Gocha ją rozkurwi. Co pani pierdoli teraz? Nigdy kurwa w życiu w ciąży nie byłam, więc no bo nie pani zdolna. Skończy pierdolić farmację. Typowa wigilia, teściowa z synową. Że ja ci uwierzyłam? Nie, nigdy w życiu. To komu to gadasz? Typowa polska wigilia. Gocha ją rozjebie. Właśnie Paweł i mamuś, zaufajcie mi. Tom i Jerry kiedyś staną w klatce naprzeciw siebie, no. Taka... Jak chcę jeszcze pożyć? Gra w kotka i myszkę. Ja powiem tak. Tak szczerze nie mam nawet jednej negatywnej emocji, jak patrzę na niego, ale to, co powiem, jest prawdą i nawet Daniel będzie wiedział, że jest prawdą. Jednak rozumiem, że nienawidzi Nikoli, bo go zraniła, ale nie rozumiem, dlaczego tą, zamiast, nie wiem, kurwa,
machnąć na nią ręką, to za wszelką cenę tą nienawiść próbuje wrzucić w internet i zrobić z niej największego potwora na świecie. Tego nie rozumiem dlaczego i to jest właśnie, to jest słabe po prostu, nie? Nie, no natomiast słuchaj, każdy w swoją... Źle to, znaczy, mówisz, bo ci... Ja no to zakończcie ten topór na tej walce, czemu? Patrz, o wczorajszą sytuację tylko chodzi. Rozstaliście, to idźcie w widziałeś to, co ona gada? Widziałeś to? Że niby gdzieś do pokoiku chodziłem, jak ona niby spała? Jakieś klepanie? Ten się śmiał w ogóle, nie wiem, kto. Ale wiesz, że to jest cały czas odbijanie piłki? Po co? Obie po co strony. Obie strony jest to. A i tak z tamtej strony to jest jakiś raz na jakiś czas cichy żart, a ty co chwilę jakieś brudy, kurwa. Wstawiłeś jej nagie zdjęcia w internet, chłopie. To co ty masz prawo się, kurwa, wypowiadać w ogóle na jakikolwiek temat? Ja nic fizycznie nie wstawiałem. Ja tylko powiedziałem koledze i przesłałem. Ja dużo mógł wstawić, ale nie zrobiłem w neta. Nikola wie, jakie rzeczy mamy, nigdy tego nie zrobiłem, nie wstawię. No bo to po co takie rzeczy robić? No, sextaping chyba jest tam nagrany, ostry, jak Gosia była na treningu. Także przynajmniej prawda już użyła światło dzienne, ale szacun za szczerość. Zdradziłaś mnie. Ale ma streama. Czy tak, zdradziłaś mnie, zwaliłaś winę na mnie. Weź za Antek napisz do grubego na streamie. Mieliście dobre relacje, potem jego wyzywałaś. Żeby odczytał grupę. Drogi Tomu, Tomie, uważaj, bo ja zdradzi ciebie i będzie na ciebie gadać, to twoja wina. Takie osoby jak ona się nie zmieniają. Ale ja cię odcinam od tego, tylko mówię, mam pretensje za to, co wczoraj gadała o mnie i o mojej mamie. Bo to już jest przesada. Teraz patrz na tą sytuację, myślę, nie? Że Gochaj wypłaci, kurwa? O, Patogal MMA, Freak Fight... Mam innego lepca? Ale jak przyjrzymy historię Freak Fightów od początku do końca, to największe patusy, które tu trafiły pod sam koniec, zmieniły swoje życie o 180 stopni, jak na przykład Marta Linkiewicz, i nigdy już do tej patologii nie wróciły. Życzę tego również wam po prostu. A ja o, wiem, Nicole, że Nicole to już nie czeka. Tylko mówię, no żeby takich rzeczy nie gadać i dobrze to szło, ja jej nie oglądam. I brawo pani Gosiu, za zmianę. Ja mam co robić, wy macie co robić. Jestem dumny i oby pani tam nie wróciła. Trzymam kciuki, to będzie 100 razy ciekawsza historia na TikToku, co? Bo ludzie uwielbiają. O, nie wiem, zamów jak chcesz. Naprawdę tego pani życzę. No, i coś... myślę, że... A tobie, Danie, tak szczerze, ja do ciebie nic nie mam, ale tak szczerze. A jakbyś tak, kurwa, odrzucił tą nienawiść, kochaliście się, rozstaliście się, w sumie życie śpi, ale byście poszli w swoją? To by było spoko. Czyli pamiętam, jak tu, byłem z nią, to stwierdziłem, że mamy podobne charaktery, może dlatego tak się cieszę. Nie, no ja już zakończyłem to wszystko. No i dobrze mówisz. No, niby zakończyłeś, ale jutro na Instagramie dalej brudy, to jest cały czas taka wojna, a ja ci mówię, że... Mi się nie chce, kurwa. No, ale proszę kultura, proszę ja, kulturę tutaj zachować. Mi się nie chce. I nie wyzywać. Chciał zawalczyć. O, halo, no. No. Po 5 latach z tą nogą, no wiadomo, ja tam nie jestem jakiś zabijaka jak tutaj Tom. Big Wina Lady, nie pisz tak. No chciałbym się spróbować, no i tyle, no, więc... O. No dobrze, no to dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za was, za wasz wkład. Gochaj wypłaci. Coś mi tam nie odpadło? Proszę, można to sobie do kieszeni włożyć. Do kieszeni można włożyć. I prosimy blisko do siebie, drogie panie. Jeden z najbardziej interesujących pojedynków, prawdopodobnie najciekawszy pojedynek w historii Freak Fightów. Nikita kontra Gosia Magical. Już w najbliższą sobotę. Ona się jej boi, Gocha ją rozniesie, nie? Gocha ją rozniesie. Dużo złej krwi. Zobaczymy, czyja krew zostanie przelana w klatce Cloud MMA już w najbliższą sobotę. Ciekawe, co ci ochroniarze sobie myślą. oni też muszą, kurwa, być zdziwieni lekko całą sytuacją. Chcecie coś jeszcze powiedzieć? Nie, wszystko już powiedziałam. Pozycja bokserska do publiczności. Gosia! Oj! Oczywiście już jutro na kolejne programy. Good, good! Media, trening, ważenie. Ogarniajcie pay-per-view Cloud MMA. Ile Gocha ma wzrostu? 192 chyba centymetry wzrostu i 90 kilowagi. Tylko pay-per-view. Dziękujemy serdecznie. Nie wiem, czy ona kiedyś nie była mistrzem Śląska. Aj, szybko.